Debata Jedynki. Proszę Państwa, pierwsza w tym roku debata jedynki będzie o emocjach, o sukcesach i o nadziejach, a te wszystkie pojęcia towarzyszą słowu sport. I to temu w wersji nam najbliższej, bo w barwach biało-czerwonych. Ubiegły rok był w wielu przypadkach dla naszych sportowców medalodajny i to w kolorze tego kruszcu najbardziej cennego, czyli przypomnijmy choćby złoto na Igrzyskach Olimpijskich Kamila Stocha czy złoto naszych siatkarzy na Mistrzostwach Świata. No ale bez wątpliwości najwięcej radości przynieśli nam lekkoatleci. Halowe Mistrzostwa Świata w Birmingham, Mistrzostwa Europy w Berlinie, łącznie 17 medali, w tym 9 złotych. Wunder Team, to słowo towarzyszyło najczęściej występom naszych zawodników. No ale to był rok ubiegły. W tym roku czekają nas lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Dausze, drużynowe Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy, zatem kolejne nadzieje na kolejne medale. Zatem, skoro królowa jest tylko jedna, to pora przedstawić gości dzisiejszej debaty. Pan redaktor Maciej Petruczenko, Przegląd Sportowy. Dobry witam, wieczór. Pięknie. Cezary Gurjew, naczelna redakcja Sportu Polskiego Radia. Dzień dobry, witam Państwa. W dziwnej nieco sytuacji, po drugiej stronie stołu dzisiaj, ale jakoś się przyzwyczaisz, Czarek. Oczywiście. Nie będzie źle. Klasy goście. No i wreszcie mistrz olimpijski w skoku wzwyż z Igrzysk w Montrealu w 1976 roku, pan Jacek Wszoła. Dobry wieczór. Pan Maciej Petruczenko po wydarzeniach w Berlinie, po Mistrzostwach Europy napisał, że lekkoatletyce przywrócono prymat w skali polskiego sportu. To pana słowa. No tak. Wreszcie. To tak, kiedy przychodziłem do redakcji Przeglądu Sportowego, no to było bardzo niedawno, zaledwie 49 lat temu, to lekkoatletyka była absolutnie na pierwszym miejscu i to już od kilkunastu lat, a w kronikach Przeglądu Sportowego znalazłem taką informację w 1955 roku. Liczba uprawiających w Polsce piłkę nożną i lekkoatletykę była identyczna. To z dzisiejszego punktu widzenia się w głowie nie mieści. No, w dodatku z powodu braku piłkarskich sukcesów lekkoatleci, którzy wtedy mieli reprezentację nazwaną Wunder Teamem, ustanawiali rekordy świata. No, byli na ustach wszystkich, nie tylko Polski, ale i świata. No i z konieczności jak gdyby grali główne role w polskim sporcie, zajmowali większość miejsc w plebiscycie na 10 najlepszych sportowców polskich każdego roku. No tak to się układało. Potem był drugi Wunder Team z Ireną Szewińską, z Jackiem Wszołą, z Władysławem Kozakiewiczem, Tadeuszem Ślusarskim. Ale w latach 80. nastąpił kryzys polskiej lekkoatletyce, po pierwsze. Po drugie, w skali światowej zaczęła jak gdyby lekkoatletyka podupadać w sensie promocyjnym. No i w związku z tym powstał olbrzymi problem. Zaczęło to się jak gdyby zmieniać na korzyść, przynajmniej w Polsce. Bo nie tylko sukcesy na arenie międzynarodowej naszych lekkoatletów, ale również na powrót zaczęli nasi lekkoatleci zyskiwać ogromną popularność w społeczeństwie. No, wszyscy kochają Justynę Święty-Ersetic, cudownego 800-metrowca Adama Kszczota. Do niedawna wszystkich zachwycał dwukrotny mistrz olimpijski w pnięciu kulą Tomasz Majewski. Teraz mamy jego świetnych następców. Właściwie nawet się dobrze nie obejrzymy z Jackiem Wszołą, my z dawnego pokolenia lekkoatletów, a tu no dosłownie co tydzień nowy talent nam wyrasta. No właśnie, to jest piękne. Chciałem o to spytać pana Jacka Wszoły, jak to jest, że było dobrze, a potem gwałtowny spadek popularności, gwałtowny brak wyników i znowu coś się dzieje. Znowu można być dumnym, mówiąc o sobie, byłem lekkoatletą, polskim lekkoatletą. Uwaga o tym, że w połowie lat 80. rozpoczął się taki kryzysowy moment dla lekkiej atletyki, jest bardzo słuszna. Cały sport, olimpijski sport, zmierzał w kierunku zniesienia klauzuli amatorstwa w swoich przepisach. To się dało odczuwać, były te dyskusje i to jest moja teoria oczywiście, poparta jedynie tymi obserwacjami jeszcze z aren sportowych, bo jeszcze do końca 80. lat uprawiałem sport i brałem udział w zawodach międzynarodowych najwyższej rangi, powiedzmy meetingach komercyjnych. Wiele osób odpadało na rzecz innych dyscyplin sportu, które dawały o wiele większe pieniądze, bo nie oszukujmy się, zdolny skoczek wzwyż równie dobrze, jeżeli byłby poddany odpowiednio wcześnie treningowi, na przykład koszykarskiemu, będzie świetnym koszykarzem, jeżeli będzie obdarzony takim czuciem piłki, takim czymś, co mają koszykarze, którzy nie podejrzewają u siebie talentów lekkoatletycznych, na przykład do skakania albo skakania wzwyż. Najlepszym przykładem jest Donald Thomas, koszykarz, który trafił do skoku wzwyż i nawet udało mu się, bardzo brzydko skacząc, wywalczyć w Osace w 2007 roku Mistrzostwo Świata. Mhm. I zmierzam do konkluzji. Z lekkiej atletyki do lekkiej atletyki nie trafili ludzie odpowiednio zdolni, szukający swojej szansy w innych sportach, które finansowo bardziej opłacają się. To jest bardzo brzydkie słowo, bardzo brzydkie pojęcie. Ja generalnie nie lubię mieszać osiągnięć sportowych z sukcesami finansowymi, które temu towarzyszą. No ale niestety świat tak jest skonstruowany, że optymalizujemy swoje zachowania pod siebie, tak jak nam serce dyktuje i umysł dyktuje. A czy tak ty masz swoją teorię? Dlaczego jest lepiej, jak było? Czy nawet jest bardzo dobrze w polskiej lekkoatletyce? Ja mówiłem o tym, dlaczego było gorzej. Teraz Czarek powiem, dlaczego jest lepiej. Maciek powiedział coś ważnego o tym 55 roku, jak było na równo. Lekka atletyka i piłka nożna. Teraz się zmieniło tyle. Jest ciekawa teoria Piotra Woźniackiego, ojca naszej, chcielibyśmy, żeby była nasza duńska tenisistka Karolina Woźniacka. Piotr twierdzi, że tenis u mężczyzn nie jest pierwszym wyborem, piłka nożna jest pierwszym wyborem w dzisiejszych czasach. U kobiet wygląda to inaczej, bo o pieniądzach nie uciekniemy, od tego też powiemy. W tenisie kobiety mogą zarabiać tak dużo, ile jak mężczyźni. Wydaje mi się, że mamy dużo szczęścia w polskiej lekkiej atletyce, bo przecież te ostatnie lata to ciągnące się pasmo sukcesów. Igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro to pewnie takie niedoszacowanie po tym, co widzieliśmy w Pekinie w czasie Mistrzostw Świata w 2015 roku. I tak na dobrą sprawę pamiętam, jak jeszcze z Henrykiem Olszewskim rozmawiałem w Walencji w czasie halowych Mistrzostw Świata o tym, że nie ma hali, jest tak mało obiektów. Wtedy jego podopieczny Tomek Majewski brązowy medal wywalczył pierwszy z tych swoich medali wówczas w hali. Minęło 10 lat i my od tamtej pory jesteśmy potęgą. Trenerów zawsze mieliśmy świetnych, to Jacek potwierdzi i Maciek, który tyle lat jest przy lekkiej atletyce. I też chyba wiara nastąpiła w ostatnich latach we własne możliwości, bo mówimy o Justynie Święty-Ersetic, możemy powiedzieć o Idze Baumgart, ale nasze panie nie tylko tak świetnie się spisywały, ale one poprawiają swoje rekordy życiowe. Przecież na 400 metrów to my od lat nie mieliśmy, jak Maciek pamiętasz, jakiejś progresji. Oczywiście były też takie lata, że i w skoku wzwyż te wyniki były na miarę, a nawet ciut dalej jak Jacka Wszoły, ale potem znowu to się zmieniło. Myślę, że ten czynnik też jest istotny, że polscy lekkoatleci uwierzyli w końcu, że mogą odnosić sukces. Ale ten wątek pieniędzy, jeśli panowie pozwolą, moglibyśmy kontynuować, ale tak z nieco innej strony. A może pojawiły się pieniądze w polskiej lekkiej atletyce i dlatego są efekty. Ja nie mówię o pieniądzach dla zawodników. Mówię o pieniądzach, które są przeznaczane na zgrupowania, na wyjazdy, na treningi za granicą, w kraju itd. Nie ulega wątpliwości, że wraz z tym napływem lekkoatletycznych talentów nastąpił bardzo korzystny zbieg okoliczności w tej postaci, że ministrem sportu został, jak to się mówi, nasz człowiek. Do niedawna reprezentacyjny lekkoatleta biegający na 400 metrów, Witold Bańka, i któż mógłby lepiej zrozumieć potrzeby polskiej lekkiej atletyki. I oczywiście już pod rządami Witolda Bańki, to można powiedzieć, że Ministerstwo Sportu stara się lekkoatletom jak gdyby nieba przychylić, ale to nie tylko to, bo swoją rolę odgrywają też samorządy. Powstała wspaniała hala w Toruniu z bieżnią lekkoatletyczną na stałe. I śmiem twierdzić, że jeśli chodzi o ustanawianie halowych rekordów świata, to Toruń teraz jest najlepszym miejscem. Zresztą już wiele rekordów tam padło. bardzo zmodernizowano ośrodek lekkoatletyczny w Spale. Odbyły się Halowe Mistrzostwa Świata w Sopocie. Jednocześnie, no, zwłaszcza ostatni rok, no, przyniósł nieprawdopodobny wprost wysyp tartanowych stadionów. Tylko na samej jesieni ubiegłego roku oddano do użytku bodajże 27 tartanowych stadionów. Nie wszystkie one są wielkie, ale wszystkie są niesłychanie pożyteczne, bo co innego było zapraszać młodzież na błotnistą bieżnię, na brudne, cuchnące szatnie, a teraz, kiedy widzi się w małej miejscowości elegancki tartan, pięknie przystrzeżoną trawę, czyściusieńkie szatnie i wykwalifikowanych trenerów, którzy zapraszają do uprawiania tej dyscypliny, a jednocześnie w telewizji widać, czyta się w prasie, słyszy się w radiu, że są takie gwiazdy jak Adam Kszczot, jak Anita Włodarczyk, jak Justyna Święty-Ersetic, to ta młodzież się garnie. Więc no co tu dużo mówić, nastąpił splot. Bardzo, bardzo, bardzo korzystne okoliczności, a ponieważ no, Polska jest jednym z najludniejszych krajów Europy, chociaż ten przyrost naturalny spada, to nic dziwnego, że w tych warunkach te talenty się wynajdują. Zazdrości pan, panie Jacku, tym, co dzisiaj trenują i startują? Bazy? Możliwości? Warunków? Trochę tak, szczególnie jeśli chodzi o warunki do uprawiania sportu w hali naszej dyscypliny, bo ona, wszyscy wiemy, dzieli się na dwa sezony, sezon halowy, sezon na powietrzu. Rzeczywiście ilość stadionów i ich jakość jest zdumiewająca. W rodzinnym mieście Justyny wspólnie z nią i wspólnie z włodarzami miasta otwierałem stadion właśnie na jesieni. Stadion o niezwykłej charakterystyce bieżni, o bardzo szerokich łukach, co Justyna pewnie bardzo doceni, jeśli przyjdzie jej tam wystartować. To ma ogromne znaczenie dla 200-400 metrowców, którzy zawodnicy rozwijają ogromne prędkości na łukach, zwłaszcza 200-metrowcy, i zdarza się, tak jak to zdarzyło się holenderskiemu biegaczowi, że wypadał z toru, mimo że wzrost, nie pamiętam jego nazwiska, wzrost może nie najwyższy, ale mimo wszystko ta prędkość nie pozwoliła mu utrzymać się w torze. Tam w Raciborzu nie grozi taka sytuacja, bo łuki są szerokie i potwierdzam to. Ta okoliczność jest rzeczywiście wspaniałą okolicznością, która powinna w horyzoncie czasowym jakichś 4-5 lat, przy założeniu, że będzie się tam odbywała regularna praca, dać efekty. Ktoś powie tak, no Mistrzostwa Świata w Birmingham w zeszłym roku to była hala, Mistrzostwa w Berlinie to były Mistrzostwa Europy. No to teraz pora się zweryfikować. Mistrzostwa Świata na otwartym stadionie. Zobaczymy, jacy będziemy, czy jacy jesteśmy dobrzy. Rok przed Igrzyskami Olimpijskimi, ja już wspominałem te Mistrzostwa Świata w Pekinie, wtedy był świetny występ, a z drugiej strony myślę, że trzeba być dumnym z tego, co w czasie Mistrzostw Europy w Berlinie polscy lekkoatleci osiągnęli. No, przegraliśmy do samego końca, walczyliśmy z Wielką Brytanią o zwycięstwo. Niemcy, no jest tyle potęg i Polacy, ja też wiem przy okazji różnych spotkań, nawet podczas grupy sportowej EBU, jak jest takie spojrzenie, że Polskie Radio, o, u was lekkoatletyka jest potężna, bo Europejska Unia Radiowo-Telewizyjna ma do tego prawa i dzięki temu Polskie Radio. Także zmieniło się. Ja tylko jeszcze bym dodał jedno, bo mówimy o stadionach lekkoatletycznych, ale ogólnie polski sport zyskał stadiony piłkarskie. Oczywiście na razie ta jedna hala lodowa w Tomaszowie Mazowieckim. Mamy piękne hale, gdzie grają siatkarze, piłkarze ręczni i rzeczywiście... Znaczy, proszono mnie wczoraj, żebyśmy w tym studiu dzisiaj nie mówili o Wiśle Kraków, także i o tym, co się z tym klubem stanie w wersji piłkarskiej oczywiście, ale dobrze, w porządku. Ale słowo o piłce nożnej już żyło. Przelew jeszcze nie dotarł podobno. Podobno nie dotarł. Proszę. I to jest naprawdę na pewno bardzo korzystne. Po transformacji w 1989 roku były likwidowane boiska, no bo powstawały place, sam pamiętam, bo wtedy pracę zaczynałem, powstawały miejsca do nauki jazdy. Oczywiście to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach, kiedy mamy też coraz więcej dróg, także nastąpił wielki postęp. To jest 6-7 lat, że mamy tyle pięknych aren, a to, co Maciek przytoczył, że 27 obiektów w ostatnim czasie, no to jest rzeczywiście coś niezwykłego. To w takim razie zapytam jeszcze o następującą rzecz. No bo wiadomo, pierwsze miejsce, złoty medal, powód do dumy i tak dalej, ale niektórzy zapytają, ojej, a co to za czas, a co to za odległość? Tak sobie sprawdziłem, mogę się mylić, ale chyba nie. W ubiegłym roku 2 rekordy Polski. Michała Haratyka w pchnięciu kulą, a drugi, no to konkurencja, przyznam szczerze, z całym szacunkiem, oczywiście niszowa, chód na 50 km pań, pani Agnieszka Elwart. Zatem to nie jest pora na rekordy? Nie, to z tym to różnie bywa, bo... Może rekordy są wyśrubowane. No to, do tego też za chwilę dojdziemy. No tak, to nie tylko to. Rekordów i krajowych, a zwłaszcza światowych, nie bije się codziennie. Natomiast jak już wspomnieliśmy o rekordach, to jeszcze jest jeden element bardzo ważny, o którym tutaj nie wspominaliśmy do tej pory, jeśli chodzi o międzynarodowe sukcesy polskich lekkoatletów. Otóż jest takie uzależnienie. Im skuteczniejsza jest kontrola antydopingowa, tym większe sukcesy polskich lekkoatletów. To jest współzależność łatwo zauważalna od lat. I nawet teraz, kiedy po latach sprawdzono, ilu zwycięzców Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostw Świata, to się mówi, zabrało nam medale, to sobie dopiero zdajemy sprawę, jak to wszystko nawet teraz będzie prawdopodobnie zdyskwalifikowany za doping Nigel Amos z Botswany, który jako junior ustanowił fenomenalny rekord świata do 19 lat w Londynie na Igrzyskach Olimpijskich. Omal nie wygrał z Rudiszą. I można powiedzieć, że Amos być może zabrał miejsce Adamowi Kszczotowi w finale w Londynie. A teraz się okazuje, że oczywiście no, jeżeli taki dzieciak ustanowił fenomenalny rekord świata poniżej 1,42 do 800 metrów, to coś musiało być dodatkowego. Teraz już tam wiadomo, ogłoszono już, że będzie zaraz ujawnione, iż nie tylko on, ale jeszcze dwoje innych czołowych lekarzy Botswany startowało na dopingu. Więc to są te sprawy, o których no, trzeba jak gdyby bardzo wyraźnie mówić. Jakkolwiek ja zawsze podkreślam, że niedozwolone środki dopingowe, to wbrew pozorom, to nie są tylko ci brzydcy Rosjanie. Akurat w lekkiej atletyce to... Nie wszyscy są brzydcy. Tak, w lekkiej atletyce to mnóstwo, no właśnie, najbardziej fenomenalne rekordy świata padły za sprawą startujących na dopingu Amerykanów. No, ja uważam, że do tej pory to jest wielki wstyd. Rekordistą świata w pchnięciu kulą pozostaje Bernd Berndt, facet, który pchnął dobrze ponad 23 metry i wkrótce potem został złapany na dopingu. No, oczywiście nie wpadł w momencie, kiedy ustanawiał ten rekord świata, no, ale należało mu ten rekord świata po prostu zabrać. No, tym bardziej, że jeszcze to nie była jego jedyna wpadka dopingowa, a tak wynik pozostaje jak gdyby w kronikach. No i po co utrzymywać fikcję, kiedy jakim cudem mają, że tak powiem, przewyższyć takiego Berndsa, no tak, ale to pchający na czysto Michał Haratyk czy Konrad Bukowiecki. To pan Jacek Wszoła też może mieć pewne wątpliwości, zwłaszcza w kontekście Igrzysk w Moskwie. Gerda Wessiga. No właśnie, nie, bo tak się zastanawiam, bo nawet tak przygotowując się do rozmowy z panami, przejrzałem tak na szybko tabelę rekordów świata. Wśród pań Jarmila Kratochwilowa, rekord świata z 83 roku. Wśród panów Jurgen Schult, Jurij Siedych, to są rekordy z 86 roku, odpowiednio dyski i rzut młotem. I co z tym zrobić? Zapomnieć o nich? W pływaniu sobie z tym poradzili, zmienili stroje, pokombinowali. Tak, był taki pomysł IAF-u, ale chyba słusznie, że został odrzucony. Pomysł mówił o tym, żeby odkreślić jakąś tam grubą kreską wszystkie rekordy. Właściwie to łatwo, środek ciężkości się przesuwa i można od początku zaczynać liczyć. Można, ale to grozi wymazaniem z tabel rekordów i dopingowiczów, i niedopingowiczów, za którego ja się uważam na przykład. Jeżeli jest ewidentny dowód w postaci... Tak jak Bernd wpadł. No. Tak jak możemy się dowiedzieć z archiwów Stasi, czy ujawnionych, kto był... Że Heike Drexler skakała do dopingu, bo są dokumenty. Że Gerd Wessig był w programie wspomagania. Tak, to... Jeżeli nie ma wątpliwości popartych właśnie dowodami, można to weryfikować, ale tak en bloc wszystko to wymazać, to chyba nie. I mówiły o tym głosy znakomitych lekkoatletów z całego świata i ja bym raczej w tym kierunku szedł, żeby co nie pozostawia wątpliwości, to okej. Okay. Co ciekawe dodam, że no, to była jeszcze siła lobby amerykańskiego. No, Bena Johnsona ścigali głównie Amerykanie, bo on tam Carla Lewisa im pokonywał. Oczywiście i jeden i drugi startowali na dopingu, ale jak wreszcie Ben został złapany, a chaos przy tej łapance Bena był taki, że przypisali mu zupełnie nie ten środek, który on zażywał. I Ben powiedział szczerze, no jestem godzien dyskwalifikacji, ale panowie, tego to ja nie brałem no, w tym wszystkim. Ale w wypadku Bena Johnsona był precedens, bo po raz pierwszy się zdarzyło, że jak on wpadł w 1988 roku, to mu zabrali wszystkie rekordy jego świata wstecz z lat poprzednich. Czego nie zrobiono w wypadku Berndta. Na tej zasadzie, że... A Carl Lewis po latach przyznał się, że stosował doping, czyli powiedział brałem i ma do dziś te swoje złote medale, rekordy i jest częścią historii lekkiej atletyki. Jest jakiś okres taki chyba, gdzie wszystko powinno ulec zatarciu i przedawnieniu. Więc... I zaczynamy od początku. Tak, zaczynamy. To jeszcze jeden wątek o polskich lekkoatletach. Biegamy, ale na krótkich dystansach raczej słabo, tak? Średnie, długie też słabo. Rzucamy i pchamy, no to wybitnie wręcz. Skaczemy, ale już nie skaczemy. Ale właśnie, skaczemy tak sobie, mówiąc. Czy można ogarnąć wszystko? Dariusz Kuć kilka dni temu zakończył karierę do pierwszej ósemki w Mistrzostwach Polski. Nie wszedł po raz pierwszy tam od podaj 10 lat. Gdy popatrzymy na te biegi, jak spotykam zawsze Bogusława Mamińskiego, no to też się zastanawiamy, dlaczego nie biegają. Krystian Zalewski, wydawało się, że być może pobije te rekordy, czy Bogusia, czy wcześniej Bronisława Malinowskiego. No to jest największy problem chyba od lat. Sprinty, jeśli o tym mówimy, no i biegi długie, bo niestety... ciągle trudno się zbliżyć do, nie wiem, rekordu Jerzego Kowola na 10 kilometrów. No to już w tym momencie trochę musimy wrócić w stronę pieniędzy. 76 bo... rok Montreal, prawda? I z tego samego roku są rekordy Polski na 3 z przeszkodami i na 5 kilometrów. Tak. Lat temu, No, albo jeszcze więcej. Natomiast jeśli chodzi o ten kontekst pieniędzy i biegów długich, to niestety komercyjne biegi uliczne zabierają ludzi, którzy nawet nie rozpoczęli na dobre kariery na bieżni. Ja myślę, że dla wielu biegaczy alternatywą jest przeniesienie się z bieżni na ulicę, ale odwrotnie to nie działa. I bardzo często jest tak, że całkiem utalentowani ludzie szukają takiego zarobku z tygodnia na tydzień. Nie? Wystartuję sobie w piątek na dychę, w niedzielę w półmaratonie zarobię 3-4 tysiące złotych czy 5. 3 razy w roku pobiegnę maraton. To mówię już o takich rzeczywiście dobrze wybieganych ludziach. Tak. W Polsce jest kilka grup długodystansowców, których nikt nie zna, którzy nigdy nie zrobią wielkiej kariery, ale doszli do takiego poziomu, że po prostu oni w ogóle na stadionie nie startują. Startują tylko w biegach na 10-15 kilometrów, w maratonach. No i tam w skali roku zarabiają takie pieniądze, że spokojnie z tego utrzymują rodzinę. I nikt ich nie zna, media o nich nie mówią, nie piszą w tym wszystkim, a to jest ich po prostu zawód. I oni długo mogą do 50 lat, do 50 roku życia sobie tak startować. Natomiast oczywiście no nie opłaca się być w polskich warunkach biegaczem długodystansowym na stadionie, bo to, żeby dojść do jakichś tam sporadycznych premii na mistrzostwach świata, no to trudno prześcignąć Kenijczyków, Etiopczyków i tak dalej. Ewentualnie można spotkać zawodnika, tak jak pan powiedział, panie redaktorze, z Botswany, tak? Ten co prawda na 800 metrów biegał i poprawił się z roku na rok o 6 sekund. Teraz okazuje się, że to nie do końca zdaje się było uczciwe. Czyli co, skoncentrować się na pewnych konkurencjach? I to by miało być naszą siłą? Można, to teraz się dzieje? Można tak, ale można też inaczej. Adam Kszczot i Lewandowski i wielu innych chłopaków pokazali, że możemy liczyć się nawet na świecie. Będzie bardzo trudno. Powiem, że to jest tak z obszaru fantazji trochę wzięte, żeby jeden medal na 800 metrów czy na 1500 metrów wywalczyć w najbliższych Mistrzostwach Świata, ale nie jest to niemożliwe, bo to jest tylko strategia, bo to jest tylko jeden bieg w danym dniu. Wejście do finału jest ogromnym sukcesem. Znalezienie się w 8 najlepszych na świecie, o tym marzy każdy piłkarz polski, mam nadzieję, że tak jest. I trzeba też docenić to, że ta konfrontacja ze światem to nie tylko Mistrzostwa Świata. To są meetingi wygrywane albo zajmowane czołowych miejsc, ale też jest druga prawda. Lekkoatletyka to są biegi. Tych biegów jest mnóstwo. Na biegach można zdobyć tyle medali, że można wygrać, stawiając albo na sprint, albo na biegi średnie, długie, można wygrać każdą klasyfikację medalową na Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach Olimpijskich. No, ale też bądźmy realistami. No, nasz kraj jest położony w takim miejscu geograficznie, w jakim jest, i my nie będziemy biegali liczbą 100 tysięcy ludzi codziennie na poziomie mistrzowskim albo prawie mistrzowskim, bo nam warunki na to nie zezwalają. No to skoro o warunkach, tak na koniec do Jacka Gurjewa pytanie. Atmosferyczne warunki. Atmosferyczne, domyślam się. Mistrzostwa Świata późno w tym roku bardzo. Tak. No i miejsce specyficzne. Późno jeszcze taka... Ale stadion będzie z klimatyzacją. Jeszcze taka ciekawostka, mistrzostwa, to jest ważne dla polskich kibiców, dla naszych słuchaczy, mistrzostwa świata w lekkiej atletyce rozpoczynają się 2 dni przed zakończeniem mistrzostw Europy siatkarzy. A więc hipotetycznie, jak nasi siatkarze będą walczyć o złoto, w co wierzymy, to też uwaga, nawet i niektórych dziennikarzy nie będzie mogła być skierowana na lekką atletykę. Chyba drugiego dnia już jest finał rzutu młotem pań z udziałem Anity Włodarczyk. Także myślę, że to też jest problem. Ale myślę, że miastu i światu pan, panie redaktorze, ogłosi sukcesy naszych lekkoatletów. Oby tych sukcesów było rzeczywiście jak najwięcej. Pięknie panom dziękuję. Pan Maciej Petruczenko, dziękuję bardzo. Pan Jacek Wszoła, Cezary Gurjew, dziękuję. Gości dzisiejszej Debaty Jedynki. Była to Debata Jedynki.